Witam wszystkich w kolejnym materiale na kanale Polish Fitness Freak. Zaczynamy! No to jeszcze raz oficjalnie witam Was w kolejnym filmie. Słuchajcie, w końcu zaliczona została sesja. W końcu trochę więcej czasu, oczywiście no nadal moje dni są mega zajęte pod względem pracy, ale nie zmienia to faktu, że największa bolączka, czyli właśnie sesja, wczoraj się zakończyła, dlatego automatem, nie wiem czemu, ale mam przypływ nowej energii, więc materiały będą się pojawiały teraz dużo częściej. No i zaczynamy, pierwsza rzecz, oczywiście śniadanko. Mamy godzinę teraz 6:12, tutaj ma się mój ryż, ktoś zaraz zapyta ile go tutaj jest, to jest około 130 gramów ryżu, tak na oko. Dlaczego mówię na oko? Dlatego, że teraz już znowu działa MyFitnessPal, znowu go używam i od razu mówię, nie używam go w taki sposób, aby trzymać się jakoś restrykcyjnie. Teraz w każdym posiłku, że musi być dokładnie tyle gramów. Kiedyś tak było. Teraz mam to w dupie. Po prostu robię jeden posiłek zbiorczy. Tam macie posiłki z całego dnia, całe jedzenie. A później po prostu ten ryż dzielę porówno. Więc obecnie mam 5 posiłków węglowodanowych. I w 4 jest ryż. Ryżu mam 650 gramów ziemniaków po treningu. A tak to ryż razem wychodzi 550 gramów węgli, więc tu na oko jest tak około 130-140 gramów mniej więcej. Co oprócz tego jajeczka, oczywiście najlepsza rzecz jaka może być, z biedroneczki, jako że to są M-ki, 5 całych jajek. Więc to nie jest tak, że freak w ogóle nie je tłuszczu i jest po, tylko po prostu nie dodaje tłuszczu, na przykład z olejów, ale żółteczka na razie jeszcze są. Więc tak to wygląda, ja wracam dalej do przygotowywania śniadania i widzimy się później. Pozdro! No i tak właśnie wygląda moja motywacja przed treningiem. Do 3 wychodzę za jakąś godzinę, ale trzeba się już nastawiać na to, że dzisiaj po prostu będzie ogień totalny. Skończył się okres zabawy, zaczynamy znowu mega, mega, mega ciężkie treningi. A żeby mega, mega, mega ciężki trening był udany, musicie być na niego przygotowani na ponad 100%. Zwłaszcza pod względem mentalnym. A w tym mega pomagają właśnie takie materiały jak ten. No i powiedzcie mi, jak po czymś takim, jak głęboko uwierzycie w to, że to co się pojawia w tym materiale jest prawdą, możecie nie zrobić mega ciężkiego treningu. Tak więc ja wracam już do swojej motywacji i widzimy się później. Pyta często o to, jaka jest według mnie najlepsza przedtreningówka. I oto właśnie jest i ona. Magiczna przedtreningówka, która zawsze działa.
Proszę bardzo. Najprostsza, najtańsza, najlepsza. Zaraz zawijam na trening. 7.52. Już normalnie po prostu czuję, powiem wam, te siady. Tutaj jeszcze wam tylko powiem, co jest w tym magicznym estrogenowym shakerze. W tym magicznym estrogenowym shakerze jest 15 gramów glutaminy, 15 gramów BCA, do tego jeszcze 1 gram witaminy C i jedna miareczka, nawet nie wiem w sumie ile to jest, w każdym razie jedna miareczka magnezu. Wszystko oczywiście z jakiej firmy? No, więc tak to wygląda. Na razie jest tutaj BCA, ale od jutra będzie tu izolacik, który przyszedł mi dzisiaj, bo wiem, że już dostałem informację, że w pracy już czeka na mnie paczka, ale to w swoim czasie. Do zobaczenia. Ja właśnie dojeżdżam do Chili, jestem już w windzie, zaraz będę na czwartym piętrze. Patryk już na mnie czeka, zaraz zaczynamy po prostu anihilację tych nóg. Witam was wszystkich na dalszej części dzisiejszego materiału. Jak widzicie, teraz czas, kiedy robiłem trening. Dzisiaj były nogi, podobnie jak wczoraj u Patryka. Tutaj macie siady. Nie ukrywam, było mega ciężko. 4 serie po 6 powtórzeń, następnie drop o mniej więcej połowę ciężaru. W tej serii, którą widzicie, na początku było 160 kg, a później drop był na 100 kg. Nie ukrywam, że mega jestem zadowolony z tych serii, dlatego że no jeszcze kilka tygodni temu 160 kg szło na raz. Dlatego jestem mega, mega z siebie dumny i mega zadowolony. No oczywiście te serie są mega już ciężkie, naprawdę dają się we znaki, ale no trzeba zapiec, aby były wyniki, tak? Następnie kolejne ćwiczenie były prostowania na maszynie, znowu ta sama zasada, 4 serie, wszystkie serie po 6 powtórzeń, następnie drop o połowę ciężaru i dobicie. Powiem tak, zaraz, bo pewno zaraz w komentarzach będą opinie o niszczeniu sobie kolan. Nie. Ja osobiście uważam, że to ćwiczenie, nawet robione siłowo, nie niszczy kolan. I to było wszystko, jeżeli chodzi o to ćwiczenie, co mam wam do powiedzenia na ten moment. Jak widzicie, no nie było tutaj lekko, zresztą teraz, kiedy zaczął się już ten okres redukcji, to naprawdę każdy trening jest na 120%. Następnie suwnica, no tutaj już byłem naprawdę mega wywalony, już nie miałem kompletnie na nic siły, zresztą jak widzicie, Patryk już od drugiego powtórzenia musiał minimalnie mi pomagać, żeby ten ciężar wynieść. To już było naprawdę mega ciężko. Co tu można więcej powiedzieć? No, ledwo zrobiłem te 6 powtórzeń. Ostatnia seria już była robiona tak naprawdę na ciężarze chyba tam 140 kg na 6 powtórzeń. Czyli to świadczy o tym, że już naprawdę te nogi były strasznie, strasznie wywalone. Tutaj widzicie, no dalej zrobiony ten drop przy pomocy Patryka. Tutaj nogi mnie już tak paliły, że po prostu specjalnie te ręce brałem za głowę, bo gdybym je położył gdziekolwiek indziej, to na pewno już bym sobie automatem pomagał, łapałbym za kolana, a tak w ten sposób wyeliminowałem ten problem. Kolejne ćwiczenie, wykroki, troszeczkę zmieniłem, zawsze robiłem chodzone z hantlami, bądź też w miejscu z hantlami. Teraz stwierdziłem, że będę robił ze sztangą. Jak widzicie, ciężar już tutaj nie jest zbyt duży, bo jest to raptem 40 kg, ale no po tych wcześniejszych ćwiczeniach te nogi, uwierzcie mi, odczuwały tą 40, jakby to było minimum 70 kg, a już kiedyś robiłem też właśnie tego typu wykroki i ciężar 70 kg naprawdę nie sprawiał mi takich problemów, jak tutaj teraz ten o wiele mniejszy ciężar. Jeżeli chodzi o zakres powtórzeń, to też po 6 na każdą nogę, 4 serie, wszystkie serie oczywiście również z dropem. Jak widzicie, teraz właśnie przychodzę do dropsetu.
na dropa, wziąłem sobie worek na plecy, ten worek ma bodajże 11 czy 12 kg, więc ciężar już nie był duży, ale tutaj naprawdę muszę wam powiedzieć, że ja już ledwo wykonywałem te kroki. Zresztą będziecie widzieć, jak będę wracał, że po każdym już kroku się zatrzymuję na sekundę. O, teraz to widać, bo już po prostu czułem, że zaraz się przewrócę. Dlatego, no, nie ukrywam, że to już było robione praktycznie siłą woli, więc no, ja jestem mega zadowolony, dlatego że naprawdę wiem, że dałem z siebie wszystko na tym treningu, a no takie było założenie, tak, żeby zdać z siebie totalnie wszystko. Tutaj macie już ostatnie ćwiczenie, jakie było wykonane dzisiejszego dnia, no to uginania na maszynie. No uginania to uginania, nie ma tutaj co za dużo komentować. Zakres powtórzeń znowu taki sam, czyli 6 ciężkich powtórzeń, zejście o połowę ciężaru i dobicie się na dropie. Tak wyglądał cały ten dzisiejszy trening. Oczywiście piszcie w komentarzach, bo jestem ciekawy waszych opinii, co sądzicie o technice i o innych aspektach. Tu jeszcze Patryk mnie nagrał moment, jak po treningu zacząłem sobie pić z mojego magicznego estrogenowego shakera, który otrzymałem w parce od Nanoxa, którą z kolei załatwił mi Ernest, więc dzięki Ernest, bo naprawdę ten shaker jest bardzo fajny i bardzo poręczny. I to było chyba wszystko. Jeżeli chodzi o ten moment, lecimy dalej z dalszą częścią. Dobra, ja właśnie skończyłem trening i zasuwam do roboty swojej magicznej. Ale to jeszcze nie koniec dzisiejszego dnia, więc spoko, widzimy się później. Na razie. Jestem u siebie w robocie. Właśnie sobie otworzyłem paczkę z My Protein. I chciałbym wam teraz na szybko jeszcze pokazać, co się w niej znajduje. Tak więc pierwsza rzecz, słuchawki. Ogólnie, no słuchawki jak to słuchawki, tak? Były, można było wziąć w promocji. To wziąłem. O, sygnowane logo. Proszę bardzo, żeby nie było. Wszystko, chyba widać. Wszystko jest. Zwykłe słuchawki grają w miarę ok. Basów nie ma za dużych, ale takie typowo na trening mogą być. Więc tu mamy słuchawki. I przechodzimy dalej. Kolejna rzecz, bluza Decor, nowa seria. Zaraz ją sobie przymierzę, więc też zobaczycie, jak wygląda. A następnie, proszę bardzo, co my tu mamy? Glutamina. Dla mnie, według mnie, jeden z ważniejszych suplementów, jakie możecie mieć. Jak widzicie, pojawiły się nowe naklejki. Ogólnie opakowania też są nowe, już wszystkie są w tej stylizacji. Znaczy, no, wszystkie, prawie wszystkie. W każdym razie, jak widzicie, kiedyś wyglądało to tylko tak. Teraz dodano nową, dużo bardziej czytelną naklejkę z tyłu, gdzie macie opis zawartości, co w niej jest. Więc mamy kilogram glutaminy. Oprócz tego mamy tutaj Total Nutri-Greens, czyli zieleninka. Bardzo dobra sprawa, jeżeli chcecie, jeżeli nie jecie zbyt dużo warzyw, a chcecie, żeby te wasze organy, że tak powiem, czy układ trawienny lepiej funkcjonował, to bardzo dobra rzecz. Tu mamy 660 gramów tego. I co my tutaj mamy, jeżeli chodzi o skład? Lecytyna sojowa, spirulina, błonnik z jabłek. Co tam? No nie będę tego wszystkiego teraz czytał, bo ja już to kiedyś brałem. Bardzo fajny produkt i tam wtedy dokładnie mówiłem, co w tym jest. Zresztą możecie sobie to sprawdzić na stronie. Więc mamy to. Oprócz tego mamy jeszcze bardzo ważna rzecz dla mnie obecnie, czyli to, co mówiłem, izolat. Izopro 97. O smaku czekoladowo-karmelowym. Jeszcze go nie próbowałem, mam nadzieję, że będzie dobry w smaku. 2,5 kg. Codziennie po treningu będzie przyjmowany na pewno. Co my tu dalej mamy? Kompleks witaminy B. Też bardzo ważna kwestia. Zwłaszcza w okresie redukcyjnym. I tu mamy jeszcze cynk i magnez. Też mega istotna kwestia. Też się pojawiły dużo bardziej czytelne, jak widzę tutaj, te opisy, więc spoko, bardzo fajnie. Więc to jest to. Witamin tutaj nie mam, bo witaminy mam jeszcze w domu. I teraz jeszcze jedna dość istotna kwestia. Widzieliście te słuchawki. Tu są jeszcze dwa gratisy. Gratis numer jeden, no to shaker. Dostałem go za Fliko. Zaraz wam wytłumaczę, na jakiej zasadzie. I mamy tutaj protein smoothie. To, co już kiedyś było.
Tym razem jest to smak mango. Na pewno będzie mega, bo po prostu no, to jest bardzo dobry produkt jak dla mnie. I to też dostałem, słuchajcie, za darmo. Teraz jak to zrobić? Nie wiem, czy ta promocja jeszcze obowiązuje, ale jeszcze kilka dni temu była. Mianowicie, wydaliście 10 euro, nie, 15 euro, dostawaliście shaker. Wydaliście 30 euro, dostawaliście shaker i słuchawki. Wydaliście ponad 60 euro, dostawaliście shaker, słuchawki i dodatkowo te smoothie proteinowe. I teraz, jeżeli macie jakieś kody rabatowe, to możecie sobie wziąć całe zamówienie, dodać te gratisy i na końcu wpisać kod. To spowoduje, że cena będzie niższa, a gratisy i tak otrzymacie. Więc ja tak właśnie zrobiłem. Wszystko mam, co zamówiłem, więc bardzo fajnie. Zaraz jeszcze przymierzę tą bluzę. Mam nadzieję, że będzie fajnie pasowała i wyglądała, bo jest naprawdę zajebista. Przynajmniej tak wyglądała na stronie. Dlatego tak to wygląda. Ja chowam swoje suple z powrotem do kartonu. I zaraz zobaczymy, jak w tej bluzie. Pozdro. No więc jak widzicie, tak się prezentuje nasza bluza. Spoko. Właśnie najfajniejszy bajer w niej jest taki, ona jest typowo treningowa, jak widzicie. Bardzo wygodna, fajny materiał, przepuszczający powietrze. I no jak widzicie, nie ma rękawów, tak? Więc spoko motyw. Oczywiście kaptur też jest. Więc git. Tak to wygląda. Fajnie, bo jedyne logo, jakie na niej jest, to w tym miejscu małe logo z nowym wzorem. To jest nowe logo MyProtein, jeżeli ktoś nie zna. No, więc tak to się prezentuje. Pompa. Na razie wszystko jeszcze zalane, ale niedługo będzie to wszystko lepiej wyglądało. Tylko na szybko pokazać, że w pracy też można. Okej, ja właśnie skończyłem swoją pracę, ale to nie koniec. Dlaczego? Dlatego, że teraz jadę do Chili i w Chili będę miał treningi personalne. Więc niby praca skończona, a tak naprawdę skończona dopiero pierwsza jej część. Mamy godzinę 17:10, o 17:30 pierwszy trening. Więc do później. Rano był normalny trening, a teraz trzeba zrobić cardio. Następny personalny o 19:00, więc akurat mam 20 minut na to, żeby zrobić hita. 5 minut rozgrzewki i później 15 minut po minucie. Minuta na maksa, minuta spoko. Lecimy. 21:00, ja właśnie kończę treningi i zawijam w końcu do domu, żeby przygotować sobie jedzenie na jutro oraz dzisiejszą kolację. Tak więc zapraszam Was na już w sumie podsumowanie dzisiejszego dnia. Słuchajcie, ja już jestem w domu, jest godzina 21:20, zaraz będę robił swoją kolację i przygotowywał jedzenie. Ja już nie będę dzisiaj kręcił dalszej części tego dnia, ponieważ nie ma to zbytnio sensu. Nic tu się już dzisiaj więcej nie wydarzy, właśnie przygotuję tylko kolację, zrobię sobie jedzenie na jutro. I będę, jeszcze wezmę prysznic, no i będę się zbierał do spania. Ewentualnie postaram się to wszystko posklejać jeszcze, już będąc w łóżku, aby ten materiał się jutro pojawił. Jak widzicie, brak aktywności na kanale ostatniego czasu nie jest spowodowany tym, że ja mam to w dupie, czy że mi się nie chce. Ja po prostu nie mam, jak widzicie, czasu. Od rana do wieczora, poza domem i tak wygląda praktycznie każdy mój dzień obecnie, dlatego z mojej strony materiałów będzie teraz troszeczkę mniej, ale wydaje mi się, że te, które się będą pojawiały, będą bardziej merytoryczne. Wydaje mi się, mam taki zamiar, aby tak było, dlatego że jeżeli nie mam czasu na kręcenie ich codziennie, no to jednak jakość tych, które się będą pojawiały, musi być adekwatnie lepsza. Dlatego tak to wygląda, więc z mojej strony więcej merytoryki. Mam nadzieję, że Kasia i Patryk trochę podciągną kwestie związane z jakąś tam kuchnią, z vlogami, z takimi rzeczami właśnie treningowymi. Ja oczywiście też od czasu do czasu będę wstawiał właśnie dni z treningu czy jakieś vlogi, ale na pewno nie będzie to jakoś zbyt często.
No i co jeszcze mogę wam powiedzieć? No, to było wszystko, jeżeli chodzi o takie kwestie informacyjne. Zresztą wczoraj Patryk też wam o tym mówił, jak to mniej więcej, co się będzie działo, więc no, na pewno kanał nie umiera, kanał się dopiero zaczyna rozwijać i dopiero teraz zaczynamy funkcjonować tak, jak powinniśmy. Mamy nowy sprzęt, mamy w porządku bardzo porządny statyw, bardzo dobry nowy aparat, tak więc no, materiały też powinny być trochę lepszej jakości niż do tej pory. No i co jeszcze ja mogę powiedzieć? No to by było wszystko właśnie, jeżeli chodzi o nas. Piszcie w komentarzach, jakie są wasze sugestie, co według was powinniśmy zmienić, bo pamiętajcie, że ten kanał i ten projekt jest robiony dla was, przez nas, a nie przez nas, dla nas, tak? Bo to wy to oglądacie i to wy jesteście tutaj najważniejsi, dlatego piszcie, co byście zmienili, co według was, co wam się nie podoba, co wam się podoba, może jakieś sugestie, tak więc czekamy na wasze wszystkie opinie i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na koniec jeszcze tylko pozdrowienia od mojej chrześnicy Hani.